Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o systemie zabezpieczenia narzędzi przed upadkiem Luna Zero Drop. System Luna Zero Drop, moi drodzy, to jest najbardziej rozbudowany system, jaki ja w ogóle widziałem. Nie widziałem, może też nie interesowałem się pełną ofertą, jaka jest na rynku, ale te systemy, na które trafiłem, były bardziej ubogie. W tym momencie prezentuję Wam jeden z najbardziej rozbudowanych systemów na świecie, na pewno. Dobrze, zaczniemy sobie od elementu, który jest takim podstawowym elementem. Ja oczywiście nie mam pełnej oferty, wszystkiego nie zobaczycie, ale myślę, że zainteresuje Was i może kilku osobom to pomoże też ten film w podjęciu decyzji, czy ewentualnie namierzeniu czegoś dla siebie. Pas. Pierwszy element. Pas, do którego będziemy mocować nasze uprzęże, nasze narzędzia. Pasek, nie wiem czemu taki czerwono-różowy, ale ok. Klamra stalowa, bardzo konkretna. Klamra mi się podoba, fajna. I tutaj mamy jeszcze poduchę usztywniającą z tyłu na pleckach, żeby to było wygodne. Pół oczka wielkie, aluminiowe, 3 sztuki. Te boczne są największe, to tylne trochę mniejsze. Mamy też pół oczka takie stalowe, bardziej delikatne, które są na paskach parcianych jeszcze zapięte, przyszyte. I są takie fajne pętle, które są zabezpieczone. To jest pasek parciany cienki, poskładany, który jest zabezpieczony jeszcze wężykiem z tworzywa. To jest fajne. Fajne to już próbowałem sobie, bardzo fajnie się o to zapina. Pewne elementy, które będziemy również też omawiać za chwileczkę. Dobra, wrzucam to. Mój sposób jest taki, że ja to ubieram po prostu na bluzę, na spodnie, na wszystko na wierzchu. Jak pracuję w ten sposób, to jest na wierzchu i dziękuję. Kieszenie monterskie wtedy mam tutaj na zewnątrz. Nawet jak mam w spodniach kieszenie zewnętrzne, czasami używam pasa z kieszeniami monterskimi. Jeżeli chcecie, bo macie pas monterski, używać systemu Luna Zero Drop na przykład, no to musicie tam mieć odpowiednie miejsca dedykowane do tego, żeby doczepiać elementy. Takie smycze na przykład. Zaczniemy sobie przechodzić do tych smyczy. Wielka, konkretna smycz, największa, jaką Wam dzisiaj pokażę. Z jednej strony jakby pasek parciany, z jednej strony jest zakończony półoczkiem konkretnym, z drugiej strony karabinczyk taki z tych większych. Bestia, fajny, podoba mi się bardzo. I to oczywiście już na te konkretne elementy, czyli półkółko aluminiowe duże. I tutaj kolejny karabinczyk, czy jakoś inaczej narzędzie dopięte, zabezpieczone. 2 kg obciążenie na tym. Mimo tego, że duże bardzo, no to 2 do 2 kg. Producent tutaj na swojej ulotce nas informuje. Drugim elementem, bardziej delikatnym, ale również do 2 kg, ja bym powiedział, moi drodzy, że to jest element, który no, ja już bym tutaj polecił zdecydowanie do narzędzi ręcznych, mniejszych, drobnych. Bardzo fajny, przyjemny element. Dwa karabinczyki, które mają blokady automatyczne, wbite pręty, które zatrzymują nam pętle po jednej stronie, więc bardzo wygodnie się z tego korzysta. Parciany tunel, to nie jest pasek, to jest tunel, w którym jest gumka wszyta, czyli krótszy element, ale jak trzeba, to ten zasięg się nam zwiększy. Zapinamy i po drugiej stronie sobie na przykład ciach narzędzie. Wtedy mamy narzędzie zabezpieczone, jak to spadnie, to to narzędzie jest fajne. Kolejny element, który już jest krótszy, mniejszy, no coraz mniejszy będę pokazywał, ale jeszcze podobny, to jest obejma na nadgarstek i ten sam paseczek tunel parciany z gumeczką i karabinczyk. Od razu pokażę i objaśnię przepinanie. Nie wolno na wysokości, moi drodzy, odpiąć narzędzia i spowodować ryzyko, że to może spaść, bo ono jest niezabezpieczone. Nie wolno tak zrobić. Zabezpieczamy najpierw drugim karabinczykiem. Dwa naraz. Dopiero odpinamy sobie ten pierwszy. Narzędzie zabezpieczone ciągle, cały czas, w ciągłości. To nie jest na ozdobę, chociaż ładne. To nie jest, żeby przeszkadzało. To ma chronić. Ochrona narzędzi przed upadkiem. Na wysokości. W miejscach szczególnych. W miejscach, gdzie to nie może spaść. Do urządzenia, maszyny. Gdzie jest bardzo wysoko.
gdzie na dole jest coś, nawet jest niewysoko, ale coś, co można uszkodzić, kogoś można uszkodzić, albo w miejscu, na przykład pracujecie sobie z płyta gipsowo-kartonowa, jest przedścianka, wycięty otwór, tu będzie atrapa, a tam coś grzebiecie w środku. I szczypce, które macie, wam wpadają. Mnie tak kiedyś wpadły, dlatego taki głupi przykład może troszkę, ale nie wyciągnąłem fajnych szczypiec potem z miejsca, no nie zabezpieczyłem narzędzia, no i sobie wpadło, no i tyle. Dobrze, lecimy dalej. Dalej również bardzo fajny element, drugi, który bym polecił do małych narzędzi, sprężynka z linki stalowej w takim jeszcze, w takiej otulinie z tworzywa. Ładnie to jest wykonane, piękne tutaj są zaprasowane końcówki, karabinczyk jest obrotowy, bez zabezpieczenia, sprężynka. To fajnie pasuje na tej pętli z paska w rurce, w wężyku. Ok, no i znowu sobie zabezpieczymy nożyk, żebyście widzieli, jak to fajnie działa. Krótki element, nie przeszkadza, ale jak potrzebuję pracować, to to się bardzo ładnie naciąga. Duży zasięg, fajny. Nożyk można otworzyć, popracować sobie, coś tam porobić, zamykacie, zabezpieczacie, chowacie. Super. Bardzo fajny element również. Kolejnym elementem będzie taki zwijak. Zwijak ma miejsce na pasek, czyli po prostu zapinamy na pasku. No i zwijak jest na pasku, wyciągamy sobie, to się powinno zablokować. Aha, wiem o co chodzi, dobra. Trzeba opanować tylko, że wolno to się będzie blokować, a szybszy ruch będzie zwijał. Tyle. Poprzez kolejny karabinczyk zapinamy, nie mam takich małych tutaj, mam większe, już wam pokażę. Fajny zwijak, przydatna rzecz, również króciutki element, malutki, który jest gdzieś z boku, nie zajmuje miejsca, też fajny, też bym polecił. Karabinczyki, moi drodzy, występują trzy, przynajmniej trzy ja mam, więc te trzy wam omówię, linki jakieś tam będą w opisie, jak ktoś będzie potrzebował drążyć temat, no to tam znajdzie, namierzy. I moi drodzy, pierwszy kształt karabinczyka, wszystkie z blokadą, taki, taki, i taki. Coraz bardziej, że tak powiem, ten kształt załamany. To oczywiście będzie służyło do zabezpieczenia narzędzi, już jakichś pętli, jeszcze pasków i tak dalej. Ok, ale mój sposób, który ja używam od lat, zabezpieczam różne rzeczy czasami samym karabinczykiem i przypinam do siebie, żeby nie zajmowały kieszeni, żeby były przy tyłku, że tak powiem. Więc na przykład, jeżeli macie narzędzie jakieś, samo narzędzie albo nawet niekoniecznie to chodzi o pracę na wysokości, chociaż tutaj też mógłbym przepiąć się potem na drugi karabinczyk, no nie, bo to mam powiedzmy do siebie zapięte, więc przepinam się na inny, a z tego zwalniam narzędzie, tak? Można tak zrobić, całe narzędzie zwalniam. Ja używam w ten sposób przy oczywiście takich codziennych sytuacjach, że jest coś przy spodniach do szlufki albo do szlufki w sneakersach, tu są te szlufki jeszcze takie z podwójnego paska czasami, można dopiąć tam klucze czy jakieś tam narzędzie małe, to się fajnie sprawdza. Klucze od lat, odkąd pamiętam, patrzcie się jaki gość, tyle kluczy? To klucznik z Matrixa miał mniej. Słuchajcie, u mnie się to sprawdza. Od warsztatu, od roboty, od domu, od auta, osobno. Będę tylko autko używał, bo tam muszę coś otworzyć na dole, a potem idę na rower, to biorę tylko ten. No nie, czasami tylko do warsztatu odepnę, używam, otwieram warsztat, zamykam, zabezpieczone zawsze z kluczami. Trzy elementy, klucze, portfel, telefon, to musi być zawsze przy tyłku. Jak tego nie ma, to ja nie jestem sobą. Teraz będzie zmiana na duży karabinczyk już Luny, bo ten jest srebrny, on był fioletowy kiedyś, taki niby fajny, ale podstawowy. Teraz będzie ten, moi drodzy, tak sobie pomyślałem, zamienię na ten duży, największy. Ciach, baja bongo. Klucze można to dopiąć do siebie, wtedy klucze sobie dzwonią na robocie, ale nie zajmują kieszeni. Ja mam taki sposób, że trzymam je w kieszeniach, workach kieszeniowych zewnętrznych, w spodniach monterskich.
I tu sobie mogę dopiąć tego jeszcze ho 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 ile trzeba. Odpinam te, które mi są potrzebne, mogę je używać, a mogę używać w aucie tak. Najprawdopodobniej to będzie wisiało i urywało stacyjkę. W Kangurze już 15 lat urywa i się nie urwało. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Fajnie sobie pogadać troszkę o takich rzeczach codziennych. Dalej zabezpieczenie już narzędzi, czyli mamy do zabezpieczenia młotków oraz innych narzędzi, które da się tym zabezpieczyć, takie U-ringi powiedzmy, to jest w różnych rozmiarach, małe, większe, różne. Ze śrubą w komplecie, tą śrubę możecie wymienić, możecie sobie zrobić dłuższą, krótszą, możecie tutaj wrzucić jeszcze podkładki, żeby nie ściskać samego trzonka, żeby się nie rysował, jak chcecie, no nie? Jak macie trzonek, który nie ma otworu, można ładny otworek wykonać, fajnie to zamocować i wtedy macie młotek gotowy do zabezpieczenia tym systemem Luna Zero Drop. Pierwsza rzecz. Druga rzecz to są witki, które są potrójne, trzy zwoje drutu stalowego. Nie jest to jakoś mega cudowne, chromowane i tak dalej. To jest bardzo mocne i odporne, gotowe do zabezpieczenia przeróżnych narzędzi. I wtedy takie coś... Gdzie jest moja sprężynka ulubiona? Chodź. Zabezpieczamy sobie cyk. Na jakimś tam elemencie, na jakiejś smyczy. Dobrze. Te witki są bardzo fajne, to polecam. Jeżeli da się, to można, nie? Czy jakaś poziomiczka niewielka. Też taką witką zabezpieczone. Fajne. Kolejnym bardzo fajnym elementem są elementy, które są połączone jakby półkółko stalowe, pasek i kawałek sznurka. Ten sznurek jest jeszcze ze stoperem. Pokażę Wam na takim narzędziu większym. Czyli robimy pętlę, zapinamy, zaciskamy to i musimy tutaj zabezpieczyć pętlę stoperem. To jest obowiązek, żeby to się nie luzowało. Po to ten stoper jest. I teraz poprzez kolejny element, tym razem może większy, zabezpieczam, przypinam to do siebie, no i przepinanie, to już potem mówiłem, nie? Jedno za drugie na zakładkę. Fajny, fajny element do zabezpieczenia przeróżnych narzędzi. Kątowników również, bo tutaj są też oczka. Niektóre kątowniki możecie zabezpieczyć sobie takim elementem, albo inne narzędzia, zaraz pokażę na miarce zwijanej. To jest linka stalowa, moi drodzy, która jest zaprasowana w taki elemencie, powiedzmy, mosiężnym. Linka stalowa jest pokryta jeszcze jakimś, nie wiem, nylonem czy czymś. Taka izolacja bardzo cieniutka, powiedzmy, w cudzysłowie. I to, słuchajcie, jest genialny zabieg, jeżeli chcecie zabezpieczyć narzędzie takie, które nie ma miejsca specjalnie do zabezpieczenia. Jest tutaj jakaś dziurka, ale sznurek tam nie przejdzie. Trzeba by było coś kombinować, a tu mamy gotowe rozwiązanie. Linkę składam, przekładam i to jest koniec, moi drodzy. Pełna funkcjonalność miarki, dopinam się do tego, no i miarka już wiadomo odłożona. Super, rewelacyjna sprawa, piękna rzecz. Te linki bardzo mi się też podobają, witki i linki, super. W ten sposób, co nie? Albo w ten sposób, przewleczona w innym, jakby no niby podobnie, ale inaczej. Ok, są też narzędzia, które mają, tak jak na przykład szczypce Knipexa mają tam jakieś miejsce, więc to po prostu dopinamy tylko i wyłącznie. Są narzędzia, których nie zabezpieczycie, nie ma szans. Więc Luna ma takie coś, widziałem to na zdjęciach, nie mam tego tutaj. Element, który się przykleja specjalną taśmą. To się po prostu skleja i jest na zawsze zabezpieczone narzędzie. Tego nie mam dzisiaj, Wam tego nie pokażę. Mam natomiast jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą. Zabezpieczenie śrubokrętów różnych, dużych, grubych albo innych narzędzi okrągłych, jakiś tam, nie? Fajna rzecz, to jest obrotowe. Czyli jeżeli ja mam do tego dopięty, a może nie ten, ten sobie dopnę. Nie? Sprężynkę, to ja mogę tym pracować sprawnie, bo to mi się obraca. Świetna rzecz, moi drodzy. Mały śrubokręt też. Ja mam dwa rozmiary, nie wiem, czy jest tego więcej, czy nie. Ofertę sobie tam możecie przeglądnąć. Większy i mniejszy śrubokręt. Ten mniejszy nie jest na środku. Tam się trochę rusza, no ale umówmy się szczerze, to nie będzie przeszkadzało w żadnym stopniu, jeżeli pracujecie, dokręcacie jakiś element. Spoko. Fajna rzecz. Podoba mi się, tego wcześniej nie widziałem, nie używałem.
słuchajcie, moi drodzy, pogadałem sobie, pokazałem wam system Luna Zero Drop, przynajmniej zarys tego systemu, trochę jego elementów. Myślę, że tam się rozświeciło troszeczkę w głowach. Możecie sobie wybrać teraz coś, co jest dla was, ewentualnie jeżeli pracujecie na wysokościach, no to być może się zdecydujecie akurat na ten system albo używacie pasów monterskich, to również. Czasami kieszenie albo pasy monterskie mają dedykowane miejsca już do zabezpieczenia narzędzi, do przypinania tych smyczy, no nie, uprzęży. W tym filmie to wszystko. Życzę wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!